Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z pokładu samochodu tym razem, nie motocykla. Wyjechałem właśnie z Lublina i kieruję się w stronę Rzeszowa. Pewnie zapytacie, w jakim celu. No, jadę do firmy Harley Davidson w Rzeszowie, bo umówiłem się na jazdę próbną. I tutaj pewnie zapytacie, po co ja umawiam się na jazdę próbną, jak mam motocykl. Mam BMW 1250 GS. Otóż no, ci, co tam uważnie oglądają mój kanał, ewentualnie gdzieś tam czytają czasami komentarze, no to mogli zauważyć, że napisałem w pewnym komentarzu, że już więcej filmów, jeżeli chodzi o GS-a, nie będzie. No, z tego względu, że tak naprawdę postanowiłem wykupić go z leasingu, no i sprzedać po tych 4 latach tak naprawdę, bo no cena jeszcze w tej chwili jest na niego bardzo dobra. Motocykl miał już swoje lata, miał niewiele przejechane, także zmieni albo zmienił już właściciela. Osoby, które jakby mają do czynienia z leasingiem i czasami, prawda, wykupują pojazdy, to pewnie wiedzą, jaka to jest cała procedura, jakie to jest skomplikowane. Nie chcę tam, o tym jakby w tej chwili Wam opowiadać. W każdym bądź razie najprawdopodobniej BMW zmieni właściciela za jakiś czas, a ja z tego względu postanowiłem rozejrzeć się za jakimś nowym motocyklem dla siebie. Co nie znaczy, że nie kupię znowu BMW 1250 GS, ale powiem Wam tak, że postanowiłem ten sezon już jakby, no, jakby to powiedzieć, przeznaczyć na szukanie tak naprawdę motocykla, nie kupowanie w tej chwili w środku sezonu, bo podejrzewam, że ceny już za dużo nie zbije z ceny, no chyba że będzie jakaś naprawdę super okazja, to może się skuszę i coś wykombinuję. Ale tak naprawdę zamiar mam kupić motocykl tak naprawdę na zimę z przeznaczeniem na przyszły sezon. I tutaj powiem Wam, dlaczego jadę do Harley Davidson. No powiem Wam szczerze, tak, udało mi się umówić tą jazdę próbną, to jest pierwsza jazda próbna. To nie jest tak, że ja już się napaliłem i będę kupował Harley'a. Oczywiście zobaczymy, jak on, jaki się będzie nim jeździć, jak on będzie w porównaniu do GS-a się zachowywał. To jest pierwszy tak naprawdę motocykl tego typu, jeżeli chodzi o stajnię Harley'a. Słyszałem i tam czytałem dużo opinii na jego temat, że tam porobili trochę błędów, trochę rzeczy dobrych zrobili. No jest, jadę po prostu sam sprawdzić, jak ten motocykl się zachowuje. Cenowo on jest, no, może nawet droższy od GS-a, chociaż no, dowiem się też dzisiaj dokładnie, jakie są ceny, za jakie wersje i co tam ta wersja na poszerzenie ma. Ale powiem Wam, że oprócz tego, że będę kręcił właśnie dzisiaj w tym Rzeszowie, mam nadzieję, że nakręcę, bo chmury są dosyć spore, ale tam nad Rzeszowem widzę, trochę się przejaśnia, to tak czy inaczej będę jeździł, ale mogę zmoknąć ewentualnie. No i słuchajcie, i co jeszcze? No, nie tylko Harley, ale wpadło mi kilka motocykli jakby w oko. Z tego względu, że no, BMW to był dla mnie ideał. No, powiem szczerze, że to był naprawdę motocykl, którym jeździło mi się fenomenalnie. I no, tak jak powiedziałem, całkiem możliwe, że będę się decydował też na taki podobny motocykl. Ale no, wcześniej chciałem właśnie, mając trochę jakby czasu jeszcze przed tym zakupem, sprawdzić inne motocykle. I tak jak mówię, tutaj będzie, dzisiaj będzie ten Pan America. Mam w planach sprawdzić Kawasaki Versus 1000 w tej wersji takiej, prawda, SE, ewentualnie S. Co jeszcze? Yamaha Tracer 9 GT, do takiej sportowej turystyki, można powiedzieć, troszkę motocykl szybszy. No tutaj jakby ja jeżdżę sam, także on jest troszkę mniejszy, bo on tam nie ma nawet gdzieś, ma chyba 890 pojemność. No ale dla mnie jakby on mógłby być, o tak, może powiem. Z BMW biorę pod uwagę też BMW 1280 RS. No i oczywiście jeszcze jest Honda chyba 1100, ta NT coś tam. No też bym ją chętnie przetestował.
Oczywiście planuję zakup motocykla takiego stricte turystycznego, no nie jakiegoś offroadowego, że tam, prawda, żeby do terenu. Ta Yamaha Tracer ani RS no nie nadaje się do takiej jazdy. Zresztą GS też nie jest stricte motocyklem do offroadu. Co jeszcze? No może jeszcze przetestuję Triumfa 1200. Ten motocykl ma właśnie mój brat i myślę, że warto go przetestować. No może nie jego konkretnie model, bo no nie będę przecież jeździł, nie będę jeździł jego motocyklem, nie sobie pojadę i umówię się na jazdę testował, żeby po prostu na sobie popatrzeć, jak to chodzi. Przy okazji opinię brata też wezmę bardzo mocno pod uwagę. Także no słuchajcie, no tak to się wszystko pozmieniało, że w tym roku zamiast filmów z moich jakichś tam wypraw na GS-ie mam zamiar nakręcić kilka testów i takich świeżych spostrzeżeń. Zupełnie osoby takiej, no ja nie pracuję dla żadnej ani gazety, ani dla żadnego jakiegoś, nie wiem, nie robię nikomu reklamy, także wszystkie moje opinie będą bardzo obiektywne. No takie pierwsze wrażenia, dokładnie to, co na przykład dzisiaj zostanę, no to tak, prawda, to będziecie mieli jakby przekazane. Mam nadzieję, że to będzie dosyć ciekawe dla Was. Dzisiaj będę jeździł tym motocyklem, on jest dosyć spory, praktycznie no to jest taka mniej więcej pojemność jak GS 1250. Dużo koni, bo prawie 150, czyli nawet więcej niż GS. Moment troszeczkę mniejszy, tam 127 chyba, ale no zobaczymy, jak to się będzie tym jeździło. Jestem ciekawy sam swojej reakcji na te nowe motocykle. No i za jakiś czas Wam powiem mniej więcej, który z tych motocykli, a może już dziś będę wiedział, że po prostu przejadę się i będę, ale to raczej niemożliwe, no będę musiał jednak trochę pojeździć tymi motocyklami, co coś mi jakby sprawi przyjemność, bo wiecie, oprócz tego jeżdżenia jakby motocyklem, jak się już go ma, to jest bardzo fajne i to jest naprawdę świetna sprawa, że można sobie wszędzie pojechać, gdzie się chce, to takie gonienie króliczka tak zwane też jest bardzo fajne, bo można sobie, prawda, potestować, powybierać, posiedzieć troszkę na internecie, popatrzeć na te wszystkie parametry i zobaczymy, co z tego wyniknie. Także no, ja jadę, myślę, że jakieś tam półtorej godzinki powinienem być na miejscu. Oczywiście dalej będę Wam przekazywał relacje i moje pierwsze spostrzeżenia. Oglądajcie dalej i widzimy się już w Rzeszowie. Także do zobaczenia. Hej! To chyba jest ta demówka, słuchajcie. To ten, tak? Okej. Mhm. Odpalamy w bardzo prosty sposób. Tutaj przekręcamy tą dźwignię w dół. Automatycznie się obniża. Też system LH tutaj zadziałał. I wciskamy ten guzik. No słuchajcie, siadłem właśnie do sprzęta, pierwsze wrażenia, ciekawy jestem, jak to jeździ. Na razie jest ok. Czy zamknę sobie? No dobra. Mam nadzieję, że mnie widzicie, że wszystko widzicie. Wstawię lusterka. A później może być. No powiem Wam, że ciekawie. Rocznik 2022. Chodzi to fajnie. Nie wiem, jak z tą szybą.
to trzeba. Sprzęgło. Ja myślałem, że tu jest quick shifter. I cisnę go. Już chciałem rzucać bez sprzęgła. No słuchajcie, od razu już jest różnica, jeżeli chodzi o GS-a. Tam po prostu siadłem, cyk, cyk, cyk i jechałem. Tutaj nie ma quick shiftera. No okej, okay, ale maszyna zbiera się żwawo. Silnik wiglasty. Troszkę przyhamujemy. Muszę go najpierw obczaić. Powiem wam, bo... No... Zupełnie inaczej niż na GS-ie. Nie wiem, czuję jakieś takie troszkę wibracje. Czy to tutaj po prostu taka droga. Jakby go troszkę tak... Nie wiem, co to się, co jest grane. Słuchajcie, spokojnie, spokojnie, żebyśmy tutaj... Wszystko trzeba obczaić. Kierunki, ciekawe czy się same wyłączają. Tak, wyłączają. Wyświetlacz bardzo fajny, czytelny. Biały, pan mi zmienił tutaj, bo był taki ciemny. No, ale mamy teraz taki bardziej czytelny, niech taki zostanie. W lusterkach powiem wam, one są do ustawienia. Widać całkiem, całkiem. Pozycja taka w miarę wygodna, powiem wam, ale chyba było wygodniej na GS-ie. No może to kwestia przyzwyczajenia. Nie wiem jeszcze jak tą szybę tutaj się podnosi. W czasie jazdy chyba nie będziemy tego robić, tylko ja cię zatrzymam. Tam jest takie miejsce. Podjadę. Słuchajcie, dźwięk silnika jest taki fajny, taki potężny, ale sam sprzęt chodzi tak troszkę ciężkawo, przynajmniej dla mnie. Czekajcie, jest luz. Jak tu stopka teraz tutaj? To jest taki dzyndzer. Zobaczcie, tak to wygląda. Widać, że już troszeczkę jeżdżony. Pan mi tu pokazywał te wszystkie przyciski, ale powiem wam szczerze, nie zapamiętałem. Pamiętam tylko, gdzie kierunkowskaz i gdzie się trąbi. Tutaj mamy zmianę trybów. Na razie mamy na trybie road. Żadne manetki. Słuchajcie, chciałem tą szybę podnieść, ale ona chyba już jest... A tutaj mamy coś takiego. Powiem wam, że już widzę, że to jakieś dziwne podnoszenie tej szyby. Aha, trzeba do siebie taka zapadka i wtedy możemy ją ruszyć. No to jest max, powiem wam, czyli tak średnio. Jedziemy w takim razie dalej. No przetestujemy go, jak się jeździ. Z ściągnięciem na niego nie ma żadnego problemu. Jedyneczka. Zobaczymy, jak się manewruje. Ja powiem wam, że promień skrętu też nie jest za duży, porównując z BMW. Tu mamy rondo. Słuchajcie, pojedziemy tam dalej.
Nie, ogólnie fajnie się jeździ. Tym bardziej, że ja już dawno nie jeździłem. Ale jednak przyzwyczajenie do quickshiftera jest, pozostaje, bo muszę po prostu uważać, żeby wrzucać te biegi. Bo tak już bym wrzucał bez sprzęgła oczywiście. Słuchajcie, najgorsze jest, że tu nie znam to bardzo tego miasta. I nie wiem gdzie jechać. Gdzieś dojechałem w takie miejsce, gdzie się kończy droga. No dobra, to jedziemy w drugą stronę. Na szczęście przestało padać, bo widzicie, przy moim szczęściu zawsze jak jest niedziela, sobota nawet dzisiaj mamy, to jak miałem BMW, to też padało, nie można było pojechać, a teraz nawet jak pojechałem na jazdę próbną, też pokropuje i pogoda jest taka średnia. Mamy 20 stopni, nie jest za gorąco. Nie no, powiem wam, że zaczynam się trochę przyzwyczajać do tego sprzętu. No ale trochę cena mnie zbiła z tropu, jak przyjechałem. Bo myślałem, że to będzie w granicach 80 tysięcy. Taka wersja w miarę przyzwoita. Ale okazuje się, że żeby mieć taką wersję już porządniejszą, no to trzeba dać stówkę minimum. I to też nie będzie quickshiftera. Powiem wam, tu nie czuć moc. Coś tutaj lata. Kabelek jest zaizolowany. No tak, testujemy. Słuchajcie, chyba tutaj sprawdziłem hamulce teraz. Jak to chodzą? No, powiem wam tak, przejechałem dopiero parę kilometrów, ale nie wiem, czy bym się pokusił na ten motocykl. Chociaż powiem wam, no chodzi to fajnie, nie? No, po prostu kwestia przyzwyczajenia tutaj jest. Jeżeli człowiek jeździ 4 lata na BMW 1200 GS, no to musimy troszeczkę dłużej pojeździć, żeby tutaj zobaczyć, jak to chodzi. Mamy amortyzator skrętu tutaj też. To dobrze. Pojedźmy gdzieś tam indziej teraz w takim razie. Tu mamy Harley'a właśnie. Stąd wyjechałem. Jedziemy, zobaczymy jak to chodzi. Może na autostradę nawet wyjedziemy tym sprzętem. Nie no, nie jest źle. Sterka są nawet chyba lepsze niż w BMW, bardziej takie, bardziej w nich widać. Biegi wchodzą przyzwoicie, czyli nie ma żadnego zgrzytu za bardzo. Czekajcie, oprócz tego, że na początku zapomniałem, że tu nie ma quickshiftera. No ale nie, chodzą ok, bardzo ładnie wyczuwa się luz. O, cyk, jest luz. Super się jeździ w ogóle na motocyklu. Tu mamy handbary, ale już te handbary mają takie dziwne mocowanie. To już widziałem nawet na filmach u innych osób. Mamy zasięg 400 coś. No, tutaj mamy CPN, to jak będziemy wracać, to tu zajedziemy.
Muszę oczywiście zatankować motocykl i oddać go z pełnym bakiem. A słuchajcie, pan bardzo miły pozwolił mi pojeździć troszkę dłużej niż można normalnie. Pani też bardzo miła, która wypełniała dokumenty. Także bardzo fajny salon, polecam. No, zobaczymy, czy ten motocykl mi przypasuje akurat. Powiem wam, że tam było dużo fajnych innych motocykli. Ale to wszystko już nie w moim jakby stylu. Dobra, przejdźmy się autostradą. Zobaczymy, jak ta szyba sobie radzi. Na razie tutaj przy takich prędkościach jest ok. Nie wiem, w którą stronę my teraz polecimy. Wow. Jak to się wyłączy? Powiem wam, że to jest włączanie. Już widzę tutaj kierunek, cały czas chodzi. Prędkość autostradowa 140. Szyba, powiem wam, no troszkę mogła być wyższa. Daje mi trochę po głowie. Troszkę drży ten też motocykl przy takiej prędkości, ale to drżenie, powiem wam, już wcześniej trochę zauważyłem. No, wiecie, tu jest widlasty silnik, tak zwana fałka, i ona dźgania może powodować. Wiecie, dobra, wyprzedzamy. Nie. Spróbujemy teraz jej zawrócić. Wiecie, nie chcę daleko tu odjeżdżać, żeby później nie było problemu z powrotem, bo nie ma tutaj miejsca, żeby gdzieś nawigację podłączyć. Mniej więcej tutaj to obczajam to. Rzuciłem na czwórkę. Zobaczmy, jak wchodzić w zakręty. Powiem wam, fajnie się składa. Nie czuć w ogóle tej masy. On tak naprawdę jest lżejszy nawet od GS-a, bo waży chyba 238. A może to bez zalania. To, no mniej więcej waga podobna. Powiem wam, prowadzi się fajnie. No jedyny z takich minusów, które jakby teraz na razie obserwuję, no to jest to, że troszkę ma takie drżenie, moim zdaniem wyczuwalne, nawet w tej chwili na siedzeniu. Nie wiem, pozycja, ręce są takie. Można by było, żeby ta kierownica była troszkę wyższa. Mogłoby być. Ale to pewnie też kwestia ustawienia. No powiem wam, że tutaj ładnie, pewnie się trzyma. A tutaj ten jeszcze zbiorniczek na mocz. To też mogli pomyśleć trochę inaczej. Powiem wam. Jesteśmy na autostradzie. Ja tutaj muszę zamykać gaz i włączać sprzęgło. BMW praktycznie dawałem od razu do góry, no ale to jest kwestia quickshiftera. Tutaj też jest możliwość zamontowania quickshiftera, ale za dopłatą.
lecimy. Powiem wam, że na autostradę daje radę. Musimy gdzieś tutaj zawrócić, bo powiem wam, że nie chcę lecieć tą autostradą. Wiecie co, jednak ta szyba mogła być wyższa. Jak słowo daje. W tym ustawieniu trochę czuję na kasku. Powiem. Poza tym jest dużo głośniej niż na GS-ie, powiem wam. Sam huk tego silnika jest chyba większy. Czyli muszę mocno, głośno krzyczeć, żeby słyszeć to, co mówię. No, teraz będziemy jechali 30 km w jedną stronę. Słuchajcie, nie wiem, tutaj nie będę się bawił teraz tymi przyciskami. W każdym razie ta wersja ma podgrzewane manetki. Możemy też włączyć tutaj sporta. Właśnie teraz włączyłem tryb sport. On jak wyraźniej się zbierał. Ciekawe, czy się trakcja tu wyłącza. Wolę nie próbować walić tutaj z manety, żeby mnie nie podniosło do góry. Bardziej jeszcze tutaj mokra nawierzchnia. Czekajcie, zmienię na ten, co miałem, na road. Aż kurczę, daleko odjechałem. Ogólnie fajny motocykl, powiem wam, ale trochę za drogi na to, co daje. Taka jest moja opinia. Już po pierwszym, nie wiem tam ile, z 10 km, 15 zrobiłem. Wersja, można kupić coś tam za 70 parę, jakąś wersję z któregoś tam roku wcześniejszego. Jeszcze jest jakaś tam promocja, 78 chyba. Ale ogólnie taka dobrze wyposażona wersja z gmolami, wszystko tam takie, prawda, dopajeżone, to jest 117 tysięcy. Troszkę słabsza wersja już bez gmoli, tam taka podobna do tej, to jest 99 tysięcy. Także za tą kasę chyba jednak trochę przy drogo. Wiadomo, to jest marka, ta marka się płaci. Słuchajcie, gdzieś ja pojechałem, w Dębicy dojadę zaraz. No nic. Zaraz przy pierwszym lepszym zjeździe wracamy z powrotem. No chyba jedziemy w stronę Krakowa. Najgorzej, że nie wiem, jak tam moja bateria, gdzie się nagrywa. Nie prowadzi się, przyjdzie bardzo ładnie. Skrzynia z tym sprzęgłem bardzo dobrze chodzi, wbrew pozorom. Pozycja wygodna, czego chcieć więcej, ale troszkę za mniejsze pieniądze. Ten wyświetlacz tutaj też nie jest zły, chociaż nie mogę go całego poznać, bo powiem szczerze, tutaj tych przycisków narąbane z jednej i z drugiej strony. Dobra, słuchajcie, będzie jakiś zjazd Sędziszów. No i tutaj zawracamy.
Nie wiem, jak się zmienia przebieg. Spróbuję coś tu nacisnąć. O, temperatura pokazuje mi na zewnątrz, jest 22. Drogomierz. Podróż Podlasie. Słuchajcie, no widzicie, tutaj tymi w górę, w dół można sobie zmieniać różne tutaj wartości. O, mamy jakąś mapę. Chyba to stwierdzę. No dobra, zawracamy, panowie. Zawracamy. No, biegi chodzą jak masełko. Powiem wam. Nie chcę tutaj przeginać z kładzeniem się na tym motocyklu. Ale powiem wam, że ten, że w takich zakrętach fajnie się nim jedzie. Co tu dużo mówić, no, dobry sprzęt, naprawdę dobry. Nie widzę tu takich wad, jak tam gdzieś słyszałem o nim, że Harley zrobił zły motocykl. Chociaż to telepanie się troszkę mnie tutaj, ale to może dlatego, że jest na małym biegu. Słuchajcie, zawrócę tutaj. Oczywiście na tą autostradę. Mam nadzieję, że będzie można. Zawróciłem. Wracam na Rzeszów. Najpierw się tu zatrzymam, sprawdzę, jak tam bateria. Bo boję się, że będę wam gadał, a się nie nagra tutaj za dużo. Nie, no jeszcze jest ok. Dobra, słuchajcie, w takim razie jedziemy. Wracamy pod tamte rejon tego Harley'a. Wolę tam być blisko, czekać ile mam czasu. No jeszcze trochę.